Yeah. Why, hello there again, video watchers. Now let's see what the little princesses are up to. Because, you know, they kind of mess things up a little bit. So let's see what they're doing. I love eat banana pops. Oh, wow. You love eat banana pops? Well, the prince likes the banana pops. Well, that's why he makes them, I guess. Uh-huh. I'll be right back. I found it. What did you find? A banana pop. Oh. And someone wrote something else. Uh-huh. Something else. Troy's coming. Emergency. Troy's coming. The little prince is going to attack. Oh. The little prince was going to attack the banana pops, but... The banana pop maker gave him something that he can play with, and now they're happily playing together. Well, no banana pops. Well, what do you know? The banana pop maker has put the banana pop on his finger. That's so funny. And now he's putting the banana pop inside the banana pops. Dzisiaj mamy specjalny dzień. Specjalny dzień jeden w roku, właśnie specjalny z tego powodu, że jest 14 lutego. A 14 lutego mamy dzień... 14 lutego w piątek. Mamy specjalny dzień, jak wszyscy dobrze wiedzą, dzień... Powiedz. Happy Valentine's. Bardzo dobrze, piąteczka. Wait, I love you, daddy and mommy. I love you, daddy and mommy. Oh, you're so sweet. Tak, mamy dzisiaj specjalny dzień. Love day. I z tego powodu wszyscy u nas postanowiliśmy być troszkę milsi i troszkę cierpliwsi i troszkę bardziej wyrozumiałsi. Mam cię, my love. Jesteś? Powiedz, co dzisiaj jest za dzień? Powiedz, co jest za dzień? Nie. Dobrze. Okay. Happy Valentine's Day! Co? Okay, I'll try it out. Dobra, powiedz do widzenia. Chcę filma, bądź filma. Właśnie wniosłem całą stertę, całą kopę rzeczy dla całej rodziny, właściwie na weekend i może na trochę więcej. Są to przedmioty starannie wybrane, dobrane przez panią domu, przez Ulę. Wszystko jest związane z dietą, jej trochę inną, moją trochę inną, dzieci jeszcze inną, no ale wszystkie tutaj produkty mniej więcej się zabierają, są... Jest trochę marchewki, bananiory, nie wiem nawet jak się te warzywa nazywają. To takie coś pierwszy raz widzę, coś fajnego, co to jest? Kokosowa woda. Zobaczymy, to jest w związku z dietą, z tym robieniem jogurtu specjalnego dla dzieci, w związku z dietą, na której obecnie próbujemy i testujemy. No nic więcej, tutaj jest po prostu mnóstwo bananów na dieta, jak chcecie zobaczyć jaka to, po co chodzi z bananami, to się nazywa dieta Banana Island, oczyszczająca, bardzo fajna, ja jeszcze nie próbowałem, Ula próbowała, mówi, że jest fajnie, trochę zimno,
w Polsce, bo na dworze zimno, a to jest dieta bez niczego ciepłego. Brzmi, sounds ridiculous, I know. Ale da się. I podobno jest fajna. Także ona, tu dla niej jest sporo bananów. O, ta skrzynia i ta skrzynka powinno starczyć. Ja obiecałem, że się dołączę w weekend, ale weekend nie wiem, czy dam radę. Jak na pewno się dołączę, a jak nie w weekend, to dołączę się poniedziałek, wtorek. Znowu światło gaśnie. Skąd wiesz, że to wyszło? To jest totalny eksperyment, bo to jest... To są tylko tak, migdały, marchewka. Marchewka, ale co, pulpa z marchwi? Pulpa z marchwi, no i jajka obite i trochę tam blek. Ale co, pulpa, czyli z soku? Robiłaś sok marchewkowy? Nie, tak stara. Co? Ta stara? To z paru dni temu? No, ale ona jest dobra, ona w lodówce jest. Ale... Tylko wiesz co, nie wiem, czy ukroić, kurczę, jakby nie chcę się kroić. Bo morele są, nie chcę się kroić, muszę może ten. Aha, ostrzejszy nóż może, co? No, ostrzej. Aha. Dzieci już śpią, 9:30. Walentynki obchodzimy teraz my. O, noże się ostrzą. Będzie ostro. Będzie ostro. Ej. Co? Kochanie, nie podskakuj dzisiaj. Ula dziś świętuje walentyny, ale ciasto wygląda super. Z samej marchewki. Tam są jajka? Są jajka, nie? Ile jajek? Cztery jaja, zero mąki, zero glutenu. Cukier jest? Nie. Trochę ksylitolu tam. Trochę ksylitolku. I coś jeszcze? Coś jeszcze, jakiś składnik? Morele i migdały mielone. No nie wiem, czy ty to zjesz, to jest w ogóle za ciepłe. Trochę trucinowe. Wiesz co, bo to jest za ciepłe. To musi poczekać. Ostygnąć. No. Dobra, poczekamy. Na pewno będzie świetne.